Cześć Boże. Boże! Gościem PHTV jest dzisiaj ojciec Augustyn Pranowski. są bardzo miło, że ojciec nas przyjął. A tematem naszej rozmowy będzie książka wydana przez Ojca Dom Józefa. Oto okładka tej książki. Ojcze, chciałbym zapytać o najpierw o słowa, które są na końcu tej książki. <gry> Słowa, które, jeżeli wpadną komuś w ręce, czy w oczy słowa wpadają albo w uszy, no mogą wydać się zaskakujące. Otóż, pisze ojciec tak: napisałem tę książkę, bo nie za bardzo mi się podoba model społeczeństwa, w którym transseksualne dziewczęta godą brody, a chłopcy bawią się dalkami. Wpatrując się w postać świętego Józefa, jaką znam z Biblii, widzę go jako kogoś dla kogo własna męskość i tożsamość nie jest ciężarem nie do uniesienia, ale podnoszonym ciężarem, który czyni go aktytycznie silniejszym, także duchowo. I chciałbym zadać dwa pytania jakby w jednym. Przede wszystkim, dlaczego się ojcu nie podoba model społeczeństwa, w którym transseksualne dziewczęta golą brody? Po... Proszę się przygotować na dłuższą wypowiedź. A po drugie, skąd wniosek, żeby właśnie ten model połączyć z postacią świętego Józefa? Wydaje się, że w duchu chrześcijańskim byłoby rzeczą jak najbardziej pożądaną otwierać się na wszystkich, również na tych, którzy mają y, różne kłopoty ze swoją orientacją seksualną, ze swoją płciowością i że trzeba wszystkich kochać. Nie wiem, czy w Biblii jest w ogóle takie przykazanie, że trzeba wszystkich kochać. Wiem, że na, na pewno trzeba kochać bliźniego. Ale nie każdy brzmi z wszystkich, należy do wszystkich. Zacznę od tego, że Bóg, stwarzając świat, bardzo jasno przechodził do następnych etapów stworzenia, poprzez to, że w poprzednim etapie rozdzielał rzeczywistości, odgraniczał je bardzo jasno. Dzięki temu, że dokonywał tego rozgraniczenia, mógł przejść do następnego etapu rozwoju w ogóle wszechświata. I tak mamy na przykład w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, w trzecim już wierszu stworzenie dnia, który, naz który jest nazwany właściwie światłości, która jest nazwana dniem i ciemności. I proszę zwrócić uwagę, że Bóg widząc swoje dzieło twórcze, czyli światłość, oddzieloną od ciemności, nazywa ją dobrą albo piękną. To słowo kitow można i tak i tak tłumaczyć. Piękne dobre. Jest to na pewno jakiś zachwyt Boga nad własnym dziełem. Natomiast w ogóle nie zwraca uwagi na ciemność, nie nazywa tego nawet złem. Nic. Bez słowa. Zostawia ją. Kiedy stwarza człowieka, też wyraźnie oddziela kobiety od mężczyzny. Dzięki temu mężczyzna, człowiek stający się mężczyzną, może jakby. Wchodzić w jeszcze głębszy rozwój siebie samego, pogłębiać swoją tożsamość. Wszelkie próby hybrydyzacji, czyli mieszania, znoszenia tych granic, są demoniczne, są po prostu lucyferiańskie. Odwołałbym się nawet do pracy pewnego psychanalityka francuskiego, pani, która zresztą była kiedyś komunistką, szefej żuwety Smirzel, to jest żydówka, która przez jakiś czas komunizowała, ale później trochę jej. Światło uderzyło do głowy i zmieniła poglądy, i ona prowadziła nawet badania nad sektami luceferiańskimi ze średniowiecza. Wszędzie tam było nie tylko w modzie, ale było pewnym przymusem, żeby znosić granice płci, żeby porządek genitalny zastępować analnym itd. Tak Coś takiego dzisiaj mamy, taki powiew, to już nie jest sfont diabła, jakby powiedział Paweł VI, tylko to jest jakaś zadyma, w której trudno odróżnić kobiety od mężczyzny, człowieka od zwierzęcia i takie tam różne y, zachodzą y, znoszenia granic. Y, gdybym chciał wskazać na jakąś ilustrację taką bardzo konkretną, no to bym przeniósł się w tej chwili pamięcią do Katedry Wiedeńskiej, Chyba 2000, 2015 rok albo 16, kiedy kończy ta nie wiadomo czy mężczyzna czy kobieta wchodzi na katederka, skąd zwykle się homilię głosi, no i wygłasza coś w rodzaju homilii, nie wiadomo pochwały, żalu, lamentacji yy, przy towarzystwie kardynała Schönberna. Yy, ja nie chcę takiego kościoła. Kościoła, w którym są zniesione granice. I wrócę nawet do Wielkiego Postu, bo akurat mamy próg Wielkiego Postu: Jezus wychodzi na pustynię i mówi trzy razy nie, a nie trzy razy tak. Mówi trzy razy nie Szatanowi, który mu proponuje na przykład wszystkie królestwa. Multikulti mu proponuje. Nie? Mówi, proszę bardzo, weź sobie wszystkie królestwa. Nie mówi mu, możesz tam głosić wszędzie Ewangelię. Ty poś, posiądź sobie te królestwa, takie jakie one są. Czyli za, weź sobie, Panie Jezu, cały świat, taki jest, jaki jest, z całą swoją różnorodnością. Jezus mówi, ja nie chcę tego. Ja też nie chcę, tak jak Jezus. Nie? Zakończę może mój wywód przywołaniem Reginalda Lagrange'a. Garigu, który mówi: Jest tylko jeden kościół. Jeśli jest tylko jeden kościół i on tylko daje nam prawdę objawienia, to wszystkie inne imitacje są no, czymś gorszym niż złem. Są kłamstwem bardzo niebezpiecznym, bo w moim przekonaniu nie ma nic gorszego dla prawdy niż idealna kopia prawdy, czyli imitacja prawdy. I Im bliższa ta kopia jest oryginałowi, tym bardziej jest niebezpieczna. Ale jak z tym w takim razie połączyć y, zwrot ku świętemu y, Józefowi? Jak, co on ma wspólnego, wpatrząc patron, y, z tym zamieszaniem, o którym tutaj słyszymy? Ponieważ on jest bardzo konkretnym mężczyzną i przypomina y, o sobie nie tylko w takiej warstwie. Y, szerokiej, humanistycznej, ludzkiej po prostu, że jest coś takiego jak zanikający gatunek, który się nazywa mężczyzna. I faceci, przebudźcie się, bo możecie się z kimś zidentyfikować. Ja jestem, i właśnie byłem mężczyzną. Nie byłem kończyną wórst wybraną do Towarzystwa Matki Najświętszej, tylko byłem mężczyzną, stolarzem, cieślą, budowniczym, kimkolwiek dobrze zbudowanym fizycznie, na tyle męsko wyglądającym, że w podróży z Nazaretu przez Betlejem do Egiptu nikt się mi nie przyczepił, a były to bardzo niebezpieczne podróże, pełne rozbójników, jak to. Przekonał się sam wędrowiec, który napotkał Samarytanina, a ominęli go kapłan i Lewita. I dziś jest bardzo potrzebny taki model meszy, przypomnienie nam, że, że jest coś takiego, że, że właśnie Matka Najświętsza, która jest przecież matką Kościoła, matką ciała Chrystusa, potrzebowała mężczyzny, nie, a nie transwestyty czy transseksualisty, tylko mężczyzny potrzebowała. I to jest sygnał dla nas, to jest y, światło dla nas, że my w tym kościele potrzebujemy mężczyzn, a nie czegoś, jakiegoś toto, -to, kobietonów, łopobabów, czy jakichś innych y, hybrydalnych stworów, niektóre być może zapełniałyby bestiariusze średniowieczne, ale to jest y, ciemnogród coś takiego, to już było. A czy nie jest tak, że wtedy model społeczeństwa, te 2000 tysiące lat temu, w czasach, kiedy Ewangelia się wydarzała i kiedy potem była spisywana, że wtedy mężczyźni żyli z kobietami i koniec, teraz czasy się zmieniły, więc powinniśmy jakoś do tego przywyknąć, jakoś to zaakceptować i ci mężczyźni dzisiejsi mogą wyglądać inaczej, tak jakby tego sobie sami życzyli? Ja myślę, że... Myślenie tego typu, takie, że kiedyś coś było archaiczne i był model kobieta-mężczyzna, i to jest archaiczne myślenie. Dzisiaj nowoczesne myślenie to jest myślenie, że mężczyzna sobie wybiera jakąś formułę, chce być na przykład żółwiem, żabą czy bocianem, no i przebiera się w dziób i tam jakieś płetwy czerwone chodzi, nie i on teraz będzie udawał bociana na przykład na, na ulicy. Nie? To, to, to nie jest myślenie dobre, bo nie wszystko, co jest postępem, jest dobre. Na przykład postęp może być podstępem. Korzystam z takiej homojofonii tutaj. Ale odwołam się do definicji George'a Gambena, który mówi tak, że to, co archaiczne w rzeczywistości nie jest prymitywne, tylko jest pierwotne. A pierwotne to znaczy fundamentalne. To jest to, co właściwe, na czym można coś budować. I. Mm, Wszyscy ludzie wiedzą, że bez odwołania się do przeszłości nie można budować przyszłości. Bez y, odwołania się do tego, co jest pierwsze, nie można budować drugiego. Nie, nie można tego y, sobie przeciwstawiać. Jeśli coś drugie następuje, to musi wynikać z pierwszego, a nie w przeciwieństwie do, do pierwszego. Jeżeli to wszystko wynika właśnie z woli Bożej, to podkreśla Ojciec w swojej książce, że fakt właśnie tego, że Święty Józef był przy Matce Bożej, że opiekował się Panem Jezusem, wynika z troski Bożej o jedność rodziny. Z troski tego, żeby właśnie tak wyglądała rodzina. My wiemy, że dzisiejszy wielki zamęt w społeczeństwie, również w kościele, wynika z tego, że ta rodzina, tej model rodziny albo się zmienia, albo próbuje się zmieniać, a jednocześnie wiemy, bo powiedział, powiedziała to siostra Łucja w jednym ze swoich listów, że ostateczna walka między Panem Jezusem a szatanem ma rozstrzygnąć się właśnie o rodzinę. Czy więc święty Józef... Pytanie, czy jest dobrym patronem, to jest wręcz pytanie o rzecz oczywistą, ale czy to właśnie wynika z kart Ewangelii, Biblii? że tak rodzina powinna wyglądać koniec kropka? Nie, tak. I ta tak. jedność rodzin przepraszam. Bo dziś m, oczywiście rodziny nadal wyglądają często tak, że jest ojciec i matka, i dziecko, ale już na przykład ten ojciec z tą matką nie mieszka. Prawda? Tym bardziej jest to. Zobowiązujące, że oni nie korzystali z praw małżeńskich tak jak zwykłe małżeństwo. Byli białym małżeństwem. Zresztą, chyba trzeba być idiotą, żeby przypuszczać, że jakikolwiek mężczyzna, nawet prymitywny, ośmieliłby się dotknąć kobiety, o której by wiedział, że urodziła syna Bożego. No, ale cóż, mamy takie wersje chrześcijaństwa, w którym przyjmuje się to za normę. Nie wiem, w jaki sposób oni żyją, bo każdy patrzy swoimi oczami na, na prawdy biblijne. Dla mnie jest to wyobrażalne, że oni mogli żyć w białym małżeństwie, niewyobrażalne, że taki mężczyzna mógł dotknąć kobiety. Um, jest to bardzo zobowiązujące dla nas, że Bóg chciał, żeby to nie był syn samotnej matki. Tylko matki, która w oczach świata ma męża. Mówię nawet nie żony, tylko matki. Zresztą tą y, różnicę słów podkreśla nawet Mateusz w swojej Ewangelii, kiedy mówi, że Jezus jest synem matki, nie? a nie nazywa y, ją żoną na przykład Józefa, tylko synem matki. Y, to ma wiele znaczeń dla nas, że on się pojawia w ogóle w życiu Maryi. Y, myślę również w takim. Y, Kodzie nawet historiozoficznym, może tak, bym się ośmielił powiedzieć, chociaż to może niewłaściwe słowo, ale pewne rzeczy się powtarzają w historii, W historii, tylko jakby na innym poziomie, czas nie jest jedyną, jedynie linią linearną. On też się wznosi w jakiś sposób jak spirala. I pewne rzeczy się powtarzają, tak jak w świętach kościelnych. Mamy Paschę tego roku, następnego roku, ale ta pascha. Na przykład przeze mnie przeżywana jest każdego roku inaczej. Chociaż to jest ta sama pascha. I tak samo w historii Kościoła pojawia się taki znak: jest matka, rodzi Syna Bożego, przy niej jest mężczyzna. Kropka. Pojawi się zbawiciel. Mija jakiś czas w ciągu. Prawie 200 lat od 1830 roku mieliśmy 250 objawień maryjnych. W ogóle wszystkich było 400, więc mamy jakieś zagęszczenie, wysyp tych objawień. A w 90-tych latach, o ile do pamiętam, to się pojawiło nawet objawienie Świętego Józefa Vita Pieranga, gdzieś tam na granicy Brazylii. Więc znowu jakiś fenomen. Nawet w skali mojego zakonu ja to widzę, bo nigdy nie mieliśmy sanktuarium Świętego Józefa, nagle ono się pojawia. Coś to mówi, prawda? Coś na horyzoncie się pojawia. To znaczy tak. Zanim pojawił się Jezus, była Maria i Józef. Zanim przyjdzie Jezus w Peruzji, właściwie objawi się, bo paruzja, ściśle mówiąc, to jest ujawnienie się, uobecnienie się niż przyjście, pojawia się ten wysyp tych objawień. Co możemy myśleć o historii w takim razie? Wracając do historiozoficznego punktu widzenia. Że jesteśmy blisko Paruzji. Stąd też uszanujmy ten znak. Skoro ten Józef był tam, Józef się pojawia tutaj. Już nie mówię o na przykład y, tych wszystkich dokumentach kościoła Piusa IX, czy Leona XIII, czy wreszcie Redemptoris Custus Jana Pawła II. Nie? On się tutaj jakby znowu gdzieś uaktywnia. Nie było go przez wiele wieków. I znowu pojawia się. Ja myślę, że to jest taki symptom, to jest taki znak. Y, jestem blisko, Jezus mówi. Bo moi rodzice przychodzą do Was. Hmm. No rzeczywiście bardzo poruszająca interpretacja. Święty Józef no, pojawił się również także w Mszy Świętej, prawda? W, w tej chwili już... Musimy w, go wzywać I, i dobrze, i bardzo chcemy. Dokładnie, dokładnie, więc to kolejny dowód na to, co ojciec mówi. Podkreśla ojciec również w książce to nazewnictwo, czy nazwę, czy imię, którym jest, czy funkcję, o może tak, którym którą Józef jest nazywany. Hotekton, tak? tak? Jeżeli dobrze zapisałem, co ma oznaczać nie tylko cieślą, ale coś więcej, jakby budowniczego. Czy to, to również jest jakiś symbol? Myślę, tak. Ja może nawet odwołam się właśnie też jeszcze do Jana Pawła II, bo on też dotyka tego tematu. Zacznijmy od tego, że w ogóle Bóg chciał, żeby opiekunem, stróżem kimś, kto w oczach społeczeństwa uchodzi za ojca, był jednak człowiek o takim zawodzie, a nie o innym, nie? Mhm. Nie wybrał rybaka, tylko właśnie budowniczego. Jezus mówi o tym, że jest kamieniem węgielnym odrzuconym, nas, święty Piotr w swoim liście nazywa budowlą duchową. Jakieś wznoszenie się pojawia, nie? Tylko, że akurat Człowiek, który poprzedza to wszystko, jest rzeczywiście budowniczym, jest, jest stolarzem cieślą, budowniczym. Myślę, że szeroki asortyment zajęć miał, bo jak wiemy z historii, Herod Wielki, wielki budowniczy, jeszcze przed zmianą er, gdzieś tam w 17 roku zaczął odbudowę świątyni mhm. i to była wielka budowla, ogromna, jedna z największych w świecie. Najął 10 tysięcy robotników właśnie budowniczych, różnego typu kamieniarzy, stolarzy. Przyjął mistrzów z Rzymu i zaczęto budowę. W półtora roku właściwie zbudowano sam Kadosz kadoszim ale budowa trwała do 64 roku i kiedy już zbudono, właściwie zbudowano tą świątynię, ona 6 lat później zostaje zniszczona. Co to za znak w perspektywie całej historii zbawienia? Tak jakby robił Chrystusowi Józefowi jakąś, jak to się mówi, rywalizację? Konkurencję, uh -huh, tak? Uh -huh. Konkurencję. I to zostaje w ogóle zniszczone, chociaż to była wspaniała budowla, nie? Nie ma tego. A Chrystus sobie po trzech dniach zmartwychwstaje. Żydzi mówią, 46 lat budowaliśmy tą świątynię, Ty w trzech dniach że On mówi, tak, po trzech dniach zmartwychwstanie. No i tego dokonuje. Więc ja się nie dziwię, że ktoś taki jak Józef, czyli budowniczy, jest kimś, kto jest w najbliższej geometrycznej, nawet bliskości, już nie mówiąc emocjonalnej, Jezusa, że go uczy słów, a obowiązkiem ojca Użydów było nauczanie Tory, a nie tylko zawodu. I czy on chodził do Seforii z Józefem, czy nie, to raczej nie wchodzi tutaj w grę, bo na pewno chodził na wiele budów innych, nie tylko do tego miasta. I teraz dla nas wszystkich w kościele. Jest to sygnał. Jeśli jest Józef, to będzie renowacja. I jeśli jest Józef, jeśli ja się odwołuję tego Józefa, to ja się nie muszę obawiać, że mi pęknie ściana w moim myśleniu, mm -hmm. że stracę kontakt z kamieniem węgielnym. A nawet jeśli będę odrzucony, to i tak zostanę wykorzystany przez świętego Józefa, bo jest świetnym mistrzem, radzi sobie nawet z kamieniami, które są nieobrobione. <śmiech> <śmiech> I to jest taki znak dla nas wszystkich w kościele, że y, y, mi się do Józefa, dlatego że bez względu na to, co zrobią osoby, które uważają, że mają wpływ na dzieje świata, to Józef i tak jest silniejszy. On sobie poradził nawet nie tykając budowli Heroda, która została zniszczona, i tak mu się udała jego budowla, bo ma takiego syna, który, który jest niezniszczalny. A Herod wykorzystywał bloki ośmiometrowe i wszystko, dzisiaj jest w ruinie, to jest mur płaczu, nie, to jest lament, to jest żałosne, nie? czyli to jest bolesne. Nie dało się tego uratować. To jest dla nas taki obraz, przynajmniej dla mnie, Nie ja się cieszę, Józef wraca, dobrze, w porządku, budujemy na nowo, nie? Budujemy z ruiny. No właśnie, ale czy skoro to ma być na nowo budowanie, skoro to ma być przyjście jednak Pana Jezusa powtórne, skoro to ma być paruzja to wielu osób raczej nie z nadzieją, ale ze strachem może do tego, do tego podejść. Hmm. Tak myślę. Hmm. To, no właśnie. <grym> <grym> Pisząc o stygmatyczce Marcie Robin i, i o tym, że ona mówiła o wielkiej roli Józefa w XXI wieku. W XXI wieku, właśnie. Czy to jest ta rola, przygotowanie do przyjścia pana Jezusa, czy to jest jeszcze coś innego? Jeszcze coś innego, bo wyczuwam, że jej intencją było też zasygnalizowanie naszej generacji. Że z jednej strony będzie coraz większy kryzys, będzie postępował coraz większy kryzys ojcostwa, rozbicie rodzin, zanik roli ojcostwa, coraz mniej takich unikatów i rarytasów, jak prawdziwy ojciec rodziny, a z drugiej strony, głód na kogoś, zapotrzebowanie na kogoś takiego, a więc tym bardziej ceni, tym bardziej poszukiwani tacy mężczyźni. I również w samych mężczyznach będzie się rodziła tęsknota do tego, żeby kimś takim być będą mieli dosyć tych y, fałszywych ról, y, transeksualno, y, jakiś... Y... Kochankowych czy kłusowników seksualnych, to ostatecznie dewastuje człowieka, nie daje satysfakcji egzystencjalnej. To może pocieszyć na godzinę, a później człowieka zostawia w strasznym smutku. Bo wiem, co mówię, nie dlatego, że przeczytałem jakąś książkę, tylko słucham ludzi od 30 lat w konfesjonale i jestem pewny tego, co mówię, że tego typu postępowanie, czyli kłusowanie gdzieś na obrzeżach zmysłowości, mężczyźnie nie służy. Doprowadza go do, do regresu. Do zacofania, i no w końcu ten ktoś staje się tylko zlepkiem komórek białkowych z przesadką mózgową. Wspomniał ojciec, że nie ma właśnie prawdziwych ojców, a jednocześnie w tym samym, jakby, zdaniu powiedział, że zestawił ich z tymi dzisiaj transseksualistami, homoseksualistami i tak dalej, Ale przecież prawdziwy ojciec, prawdziwe ojcostwo nie polega wyłącznie na niebyciu transseksualistą czy, czy homoseksualistą, tylko na czymś, na czymś znacznie więcej. Czym jest? Prawdziwe ojcostwo? czym powinno być? Czy trzeba by zacząć właściwie od, od tego, że najpierw trzeba być mężczyzną, żeby być ojcem. A mężczyzną staje się człowiek w odniesieniu do kobiety. Mamy ten prototyp z Księgi Rodzaju, ze, kiedy Adam zostaje stworzony i dopiero w odniesieniu do Ewy on wie, kim jest, wie, i... zdaje sobie sprawę z tego, po co jest tutaj na tym świecie, ma radość z tego, że ma tą Ewę i Ewa też ma radość z tego, że jest. Adam i dopiero tutaj pojawia się coś takiego jak ojcostwo, bo pojawiają się dzieci i ojcostwo jest y, miłością skierowaną już nie na żonę, na współtowarzyszkę, tylko na owoc tej miłości. Czyli to jest troska o wychowanie następnego pokolenia, i odwołuje się do takiej etymologii, może starosłowiańskiej, bo słowo ojciec to jest ten, który otacza najpierw opieką, nie? nie osacza, tylko otacza. To jest ktoś, kto stwarza poczucie bezpieczeństwa. Jest to jedno z pierwszych odczuć, jakie dziecko powinno w sobie przeżywać, kiedy spotyka się z ojcem: czuję się bezpieczny, mogę zasnąć, mogę się czuć bezpieczny. Dopiero później sobie uświadamia, że to jest miłość. Um, życie jest przerażające, nie? Życie jest lękiem. Od pierwszych chwil dziecko przeżywa strach. I ojciec to jest ktoś, kto niweluje w nim strach. Dzięki temu, ten człowiek mały, w nim się tworzy konstrukcja obrazu Boga, jako kogoś, kto daje pokój. Kto pozwala przejść przez wszystko, kto inicjuje go w życiu, przeprowadza go przez życie i pozwala mu się czuć nie tylko bezpiecznie, ale też być zwycięzcą, nie? przeprowadza go do czegoś więcej. To jest rola ojcostwa, tak najkrócej mówiąc. Mhm. A to jest rola, którą bardzo często dzisiaj próbują na siebie brać jednak także matki. Wynika to z oczywiście bardzo różnych przyczyn, między innymi z tego, że ojcowie nie chcą brać na siebie tej roli, ma ale też z tego, że nastąpiło pewne pomieszanie pojęć, pewna feminizacja i społeczeństwa, i, i, i kościoła, ale również bardzo wiele. Dobrych, pobożnych katoliczek, które z dobrego serca starają się zamieniać z mężami rolami tymi przyrodzonymi, tymi odwiecznymi. Czy to też jest element nieporządku, czy jednak w taki sposób zamiany ról jakoś wchodzi w, w grę, w rachubę i, i, i można z tym znaleźć dobro? W planie Boga nic nie powinno być modyfikowane. Planem Boga był mężczyzna, kobieta i dopiero potomstwo. Nic tu Żerafa żony nie zastąpi ani Gory nie zastąpi męża, jak w przypadku filmu na nowo zapisany Nowy Testament. <laughs> to się nie da. <laughs> Komplikacje mogą być gorsze niż <laughs> z tymi wszystkimi doświadczeniami laboratoryjnymi nad klonowaniem człowieka. Musi być mężczyzna i musi być kobieta. Nic, sama kobieta nie wychowa dziecka tak, jak z mężczyzną z ojcem. Zamiana ról. Ograniczę się tylko do jednego wariantu, dlatego że to jest bardzo szeroki temat. Ale. Kiedy kobieta zaczyna. odgrywać rolę ojca, mężczyzny w domu, to dziecko, na przykład chłopiec, lub dziewczyna, mają taki przekaz. Tak naprawdę kobieta jest mężczyzną. Czyli, żeby znaleźć mężczyznę. Żeby znaleźć kobietę, to ja muszę znaleźć mężczyznę. Mam pierwszy krok do tego, żeby stworzyć generację wtedy homoseksualną. Hmm. Bez pomylenia płci. Ja się z tym spotykam. Nie? Później mamy następny temat: parentyzacja dzieci, czyli dzieci zaczynają się czuć jak rodzice, ponieważ ta matka, owszem, jest tatusiem, ale tak naprawdę to ani tatusiem nie potrafi być, ani mamą, ponieważ nie ma męża. Więc dziecko musi stać się rodzicem. Z tego jest jeszcze gorszy, y, gorsza historia, bo to dziecko już z tej roli może nie, nie wyrosnąć, i wtedy mamy następną generację dorosłych dzieci, które nigdy nie przeżyły dzieciństwa, a czują się nadodpowiedzialne. To jest tak, jakby na małej łodyżce y, jabłoń, jabłoni zawiesić tonę y, jabłek. Ona pęka, załamuje się. Mamy różne problemy wtedy psychiczne z takim dzieckiem, mhm. bo ona nie, nie wytrzymuje tego napięcia. Nie wiem, kto będzie później zbierał taką psychik. Mogłoby się wydawać, że w momencie, w którym nie ma w domu ojca na przykład, czy też jest mężczyzna, który jest ojcem pod tym względem biologicznym, ale jakby nie zajmuje się swoją rolą, że dziecko z, z, będzie szukało oparcia. Na przykład z Panu Bogu. Natomiast w statystyki wszystkie pokazują, że dzieci z rozbitych rodzin, w swej zdecydowanej większości, mają utrudniony kontakt osobisty z Panem Bogiem. W, o, w ogromnej większości tak, chociaż zdarzają się y, przypadki nieliczne, udane, że tak powiem, takie y, okoliczności życiowe, które dają udany efekt. Na przykład. Karol Wojtyła w ogóle był prawie sierotą nie, już w dzieciństwie nie i nie wiem, ostatecznie źle na tym nie wyszedł. Yy, I tak można byłoby podawać takie przy, przypadki, ale wtedy jest to ogromne wspomaganie ze strony Pana Boga. To jest inna bliskość z Panem Bogiem. Weźmy sobie takiego Samuela z Biblii, który w dzieciństwie zostaje zaprowadzony przez Annę i Elkanę do świątyni i oddany Panu Bogu. Nie ma jeszcze nawet 12 lat, kiedy zostaje oddany Panu Bogu. Mieszka już w świątyni, jak w klasztorze. Dzisiaj, gdyby jakaś matka i ojciec zaprowadzili czteroletnie dziecko do klasztoru, to o, byłoby podejrzane. Ale to dziecko od początku śpi w bardzo bliskiej odległości od Arki Przymierza, nawet fizycznej bliskiej odległości. By było powiedziane, że w Biblii, w trzecim rozdziale pierwszej księgi Samuela, że Samuel spał blisko Arki Przymierza, a Heli w zwykłym miejscu. To dużo mówi. Gdzie ktoś spędza noc. Mm -hmm. To dziecko jest przerażone, ale z tego przerażenia wpada, że tak powiem, w taką adoracyjną, nawet bliskość z Bogiem. I Bóg przejmuje tą rolę ojcowską. Przemawia do Niego w nocy, rozmawia z Nim. No oczywiście nie opowiada mu bajek, tylko proroctwa, które przerażają Samuela. Ale kiedy On mówi tym słowem Bożym, to Heli jest jeszcze bardziej przerażony. Dorośli się boją tego dziecka. No więc są nieliczne przypadki. No właśnie. O Świętym Józefie mówimy bardzo często, czy nawet śpiewamy w różnych pieściach, jako o Józefie Sprawiedliwym. To jest bardzo piękny przymiot. Każdy chyba chciałby być sprawiedliwy. Jeżeli ktoś zostałby nazwany niesprawiedliwym, to zaraz by się oburzył. Ale na czym polega sprawiedliwość Józefa, ta specyficzna sprawiedliwość? To też jest przesunięcie pojęciowe, dlatego że. Czymś innym jest słowo sprawiedliwy w języku polskim, bo ono jest bardziej kojarzone z tym Justus Łacińskim i z prawem rzymskim i tak dalej. My to kojarzymy na takiej zasadzie, że jeśli ktoś jest sprawiedliwy, to nikomu nie jest dłużny, zawsze mówi prawdę i nie jest człowiekiem przestępczym, jest uczciwym. Natomiast sprawiedliwy w sensie biblijnym. To jest o wiele bardziej rozpakowane pojęcie o, o wielu y, aspektach, ale podam może ten najwłaściwszy cadik, cedaka, to jest ktoś kto y, czyni najkrócej mówiąc, czyni więcej niż powinien. Tak najkrócej mówiąc, albo y, czyniący więcej y, w stronę przykazania Bożego niż zostało to napisane. Czyli ja jeszcze powiem inaczej, domyślający się tego co Bóg chciał powiedzieć, a nie powiedział w tym co powiedział. Niektórzy to dzisiaj nazywają nadgorliwością. Tak, ale on się domyśla intencji Boga i nie ogranicza się tylko do litery, do tego gramma. To tak. jest częste słowo w ustach języka. Gramatę jest hipokryci. Nie? Więc on nie jest hipokrytą na pewno. Yy, raczej wchodzi w zamiar Pana Boga. Zresztą to widać nawet na przykładzie, który uwypuklił Mateusz, bo on mówi, że kiedy wracał Józef z Maryją Jezusem do um, um, Ziemi Świętej z Egiptu, to wybrał miejsce Nazaret, ponieważ w proroctwie było napisane, że Mesjasz będzie Nazirejczykiem, a Nazireat z, Nazare z Nazaretem nie ma nic wspólnego. And on chciał pokazać coś innego. Nie, że Józef był tak prymitywny, że nie skojarzył, bo wiedział dobrze o co chodzi, co to jest nazirat i co to jest Nazarat. Yy, tylko Mateusz chciał zasugerować w takim żydowskim myśleniu, tu trzeba by znać trochę literatury żydowską, żeby zrozumieć, yy, jaka aluzja tu jest ukryta. On chciał zasugerować, że Józef kieruje się w życiu. Nie dosłownością, tylko zamiarem Boga. Czy to nie jest taki prawnik, który od, yy, z linijką w ręku chodzi i sprawdza, czy wszystko jest w zgodzie z przykazaniem, tylko raczej się domyśla tego, czego by Bóg chciał, czego pragnie, a czego nawet nie powiedział. Coś, co, co nazywamy dzisiaj... Yy, Domyślnością serca. Właśnie, zmysł wiary, coś, coś takiego. To roku. jest nadinteligencja, bo inteligentny to jest ktoś, kto jest domyślnie, a to jest coś więcej. Jasne. Czyli sprawiedliwy, to znaczy bardzo, bardzo, bardzo inteligentny człowiek. No właśnie, bo nigdzie nie ma napisane w Piśmie Świętym, że będziesz na przykład sprzeciwiał się panseksualizacji, prawda? Nie ma, nie. Nie ma nie. takich słów, a jednak wydaje się to dzisiaj dla katolickich mężczyzn jednym z głównych obowiązków, jednym z, z przymiotów właśnie świętego Jezusa jest również czystość i, i tak. dbanie o tę czystość to jest opiekun dziewic. Czy to Również nie jest ta cecha, do której szczególnie powinniśmy kierować swoje myśli i modlitwy w dzisiejszym, tak rozseksualizowanym świecie, właśnie. Im bardziej rozseksualizowany, tym bardziej zdewastowany i tym bardziej zrozpaczony. Dlatego, że eksploatowanie seksualności przekraczając wszelkie przykazania, nawet prawo naturalne, prowadzi do strasznej rozpaczy. I to znowu też nie wiem z książek, tylko słucham tych ludzi i wiem, jakie są skutki autentyczne takiego stylu życia. To prowadzi człowieka do rozpaczy, do samobójstwa, nawet. Więc życie w czystości od razu zwraca człowiekowi, po pierwsze, odwagę do istnienia. To męstwo istnienia, jakby może powiedział Boltiliś, ale również zupełnie inaczej człowiek myśli, kiedy, jest, kiedy żyje w czystości, bo teologia moralna nam mówi, że ktoś oddany zupełnie pornografii, seksualizacji, rozpuście, ma efekt cecitas mentis, czyli ślepotę umysłu. Jest w stanie się skupić tylko na jednym y, temacie, czyli jak się zaspokoić, już dalej nie, nie ogarnia niczego. Nie? <laughs> Więc to ogranicza też inteligencję. Badania naukowe nawet pokazują, że to wprost fizycznie zmienia mózg. Uzuje zmienia mózg, od... tak. No. Był taki, był taki przesąd dawniej nie, że człowiek ślepnie z tego powodu. Ale, ale rzeczywiście naukowcy zbadali, że oglądanie pornografii powoduje, że człowiek oko jest bardzo atakowane i mózg doznaje uszkodzenia. Józef nam jest potrzebny, żeby przypomnieć nam na tym, o tym, że. Że, że życie w czystości jest możliwe w bliskości z kobietą, i właśnie z kobietą jest możliwe życie w czystości, i dzięki kobiecie jest możliwe życie w czystości, i że tworzą się o wiele większe pokłady jedności z kobietą niż wtedy, kiedy się ją traktuje jako mm, kawałek mięsa mhm. tego człowieka. Jest też. Zapadła na półtorej sekundy cisza, a i właśnie to jest kolejna cecha Świętego Józefa, o którą chciałem zapytać, bo to jest taki, taki przymiot Józef cichy, prawda? Józef, który nie odzywa się na kartach Pisma Świętego, to kaznodzieje bardzo często podkreślają. Natomiast dla wielu mężczyzn, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to bycie cichym jest kłopotliwe, bo świat nie jest cichy. W związku z czym mężczyźni, którzy się do tego świata dopasowują, również. Cichsi nie chcą być. Co jest ważnego w byciu cichym? Na czym ta cichość polega? Czy tylko na niemówieniu, jak mm. ja w tej chwili za dużo? Czy... Nie, nie, nie. Bo można być też cichym i potępionym, na przykład oniemiały z uczty trafił gorzej niż za kratki, bo tam gdzie zgrzytają zębami, prawda? Nie miał szaty weselnej. Zacznę może tak jak Maria dominik Filip, że cichy to jest ten, kto potrafi słuchać. Nie, jest, nie ma tego verborum, czyli straczki słownej, jakiegoś neurotycznego zjawiska. Nie? To jest ktoś, kto potrafi wysłuchać, ale to jest wstęp. Rzeczywista, rzeczywisty sens tego milczenia Józefa polega na czymś innym. On się wiąże z Księgoliczb, z 30 rozdziałem i ze ślubami dziewczynek naziryjskimi ślubami. A jak możemy domyślać się z badań historycznych, czy nawet archeologicznych, Maryja żyła w środowisku esseńskim, gdzie dziewczyny czy chłopcy, mężczyźni, kobiety podejmowali życie w dać. I Księga Licz w 30 rozdziale, zanim jeszcze esseńczycy pojawili się w ogóle na świecie, mówi o tym, że jeśli dziewczynka, mając 12 lat, podejmuje jakiś ślub, 12 lat i 6 miesięcy, i przychodzi do swojego ojca i mówi: Tato, złożyłam taki i taki ślub, I jeśli ojciec do wieczora nic nie powie, czyli trwa w milczeniu, które jest nazwane tam harasz, to ten ślub się liczy, dopóki ojciec jest odpowiedzialny za jej wychowanie. W momencie, kiedy ona staje się narzeczoną jakiegoś mężczyzny, to ona musi powiedzieć, że ma taki taki ślub złożony, i jeśli mężczyzna do wieczora nie powie ani słowa, to znaczy, że akceptuje ten ślub, i już następnego dnia nawet gdyby powiedział, że nie, namyśliłem się, nie ma tego ślubu, ten ślub obowiązuje i on nie może już go złamać. A Józef nie odzywał się całe życie. <noise> Uszanował tą czystość ślubu do końca, bez wątpliwości, bez żadnego ale. Trochę humorystycznie nadinterpretowałem Biblię, nie? ale coś z tego jest. On y, specjalnie Mateusz go pokazuje jako mężczyznę, który się nie odzywa, mhm. bo Mateusz jest Żydem. I on wie o tym dobrze, jak Żyd odbierze ten tekst. Zresztą Ewangelia Mateusza była też pisana jako dzieło trochę apologetyczne przeciwko Toledot Jeszu, czyli temu radowodowi Jezusa, który był paszkwilem i tak naprawdę sugerował, że on był bękartem jakiegoś tam żołnierza legionisty rzymskiego Pantery. On chciał udowodnić genealogicznie i tak dalej, chciał też dać do zrozumienia, że to wcale tak nie jest, że ta kobieta z kimś miała kolwiek, cokolwiek wspólnego, nawet z Józefem nie miała nic wspólnego i na tym był położony nacisk Mateusza, żeby pokazać, że ona z Ducha Świętego miała to dziecko i że Józef nie odzywa się, czyli szanuje ten ślub? No właśnie, te wszystkie cechy Józefa, o których tutaj mówimy, zdają się wskazywać na to, że to jest, powinien być główny patron nie tylko mężczyzn, ale wszystkich zatroskanych o szalejący kryzys męskości. Wiele osób, które przyglądają się sprawom dzisiejszego Kościoła, twierdzi, że z tego kryzysu męskości wynika również wprost bardzo silny kryzys Kościoła, albo odwrotnie, bo być może są trudności z tym, żeby domyśleć się, który z tych kryzysów wybuchł pierwszy. pierwszy, a być może one idą równolegle. równolegle. Czy tak jest rzeczywiście? Czy osoby zatroskane o kształt dzisiejszego Kościoła powinny się uciekać właśnie do świętego Józefa? Tak. Tym bardziej, że Bóg sam nam go podsuwa przy końcu czasów. Jakby tak, jak powiedziałem na początku, jak Maria i Józef poprzedzali przyjście Chrystusa, i Ewangelia swoją kamerą zainteresowania y, najeżdża na ten temat Maria Józef, Jezusa jeszcze nie ma. Y, tak, wydaje mi się, że w historii, skoro ona się tak pojawia często i jest tak bardzo znienawidzona, y, i jednocześnie tak często się pokazująca w objawieniach, nie? Y, y, i jeszcze się ten Józef tutaj pojawia. To wydaje mi się, że tuż, tuż jesteśmy blisko objawienia się, uobecnienia się Jezusa Chrystusa w historii. Jeszcze raz. Czy jakieś y, rady, jak się do tego najlepiej przygotować? Y, tak, bardzo proste. Zresztą chyba wszyscy wiemy jakie, bo zrobię to samo, co Pan Bóg. <gryw> On się oddał Matce Najświętszej Niepokalanej, więc ja to robię to samo dzień w dzień właściwie. Nie chwalę się i nie nie udaje, tylko pierwszą rzeczą po wstaniu, którą robię, to się rzucam na twarz i mówię: Niech wszystko będzie dzisiaj tak, jak Ty chcesz, Mario. Modlę się też do świętego Józefa, do niej i do niego. Mówię im też, żeby mnie kochali jak Jezusa. Resztę zostawiam im, bo i tak nic nie wymyślę. Nie mam w ogóle wglądu w rzeczywistość taki, takiego wglądu, jaki oni mają, bo z perspektywy wieczności o wiele więcej wiedzą niż wtedy. Bardzo ojcu dziękuję za rozmowę. Naszym ojcem, naszym, naszym ojcem, naszym gościem był ojciec Augustyn Pelanowski. Bardzo serdeczny punkt. Daj Boże i ojcu. <laughs>